Witajcie kochani! Dziś ostatnia niedziela i ostatni dzień stycznia i czwarta niedziela zwykła. Niedziela zwykła, ale czytania niezwykłe, bo Słowo Boże zawsze jest niezwykłe i zawsze nas gdzieś prowadzi. Postaram się, żeby dzisiejsze spotkanie było krótsze niż zeszłotygodniowe, bo taka jest obietnica na ten rok, że te rozważania będą krótkie. Dlatego też nie będę czytał całego tekstu, tylko jakby skupię się na najważniejszych miejscach i zachęcam do czytania tekstów, także w czasie tego naszego spotkania. Teksty dostępne są w sumie wszędzie w internecie, ale w moim przypadku dostępne są w opisie pod filmem i też w opisie pod podcastem. W opisie podcastu znajdziecie odnośniki do miejsc, z których pochodzą dzisiejsze czytania. Przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału na YouTubie, zachęcam do subskrybowania podcastu na tej platformie, na której lubisz słuchać swoich podcastów, żeby powiadomienia o filmach pokazywały ci się, żebyś nie musiał ich szukać. Przejdźmy do czytań. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa. I Bóg przez Mojżesza zapowiada nadejście Pana Jezusa. Bóg mówi, że po Mojżeszu albo w czasie przyszłym wzbudzi w ludzie takiego proroka jak Mojżesz. I będzie to odpowiedź na prośbę, którą Bóg wyraził, którą naród wyraził pod górą Choreb, w której prosił, żeby Bóg nie przemawiał bezpośrednio, bo się wystraszyli. Nie wiem, czy pamiętamy ten moment. Mojżesz prowadzi z Egiptu naród wybrany, dochodzą pod Bożą Górę Choreb, pod tą górę, na której Bóg pokazał się Mojżeszowi w ognistym krzewie i Pan Bóg zaczyna pouczać swój lud z góry Choreb. Wśród grzmotów, ognia, dymu i huku strasznego i lud się przeraził i prosił: Boże, nie mów do nas bezpośrednio, nie mów do nas tak, bo boimy się, że wszyscy pomrzemy. Mów sobie do Mojżesza, a Mojżesz nam przekaże wszystko to, co nam powiedziałeś. I tak generalnie został ustanowiony prorok. Mojżesz był pierwszym prorokiem, który słyszy Boga i przekazuje Boże Słowo dalej ludowi. Tak? Taki urząd proroka został ustanowiony. I Pan Bóg mówi, że to wydarzenie pod górą Chorob nauczyło mnie tego, że będę mówił do ludzi przez proroków. I Mojżesz jest takim moim prorokiem, ale powołam takiego idealnego pośrednika, idealnego proroka, który będzie mówił wszystko, co mu powiem. Włożę w jego usta moje słowa. I wiemy, Pan Jezus mówił o tym, że on nie mówi od siebie. Tak? On nie wymyśla rzeczy, które ma powiedzieć. On mówi tylko to, co słyszy od Boga. I tu moje myślenie idzie takimi dwoma ścieżkami, połączonymi. Pierwsza ścieżka jest taka, że Pan Bóg powołuje ludzi do tego, żeby mówili w Jego imieniu. Tak? To byli szczególni ludzie. Znamy Mojżesza, Eliasza, Daniela, Izaaka, Jeremiasza i innych wielkich i mniejszych proroków. Tak? Wiemy, że Pan Jezus był też prorokiem. Ale wiemy też, i to wiemy jakby z opisu w Dziejach Apostolskich, że uczniowie Pana Jezusa, tak, Jego następcy, też mówili w Boże imię, też wygłaszali słowa prorocze. Paweł w swoich listach uczy o prorokach i o tym, jak posługiwać się darem proroczym. Bo okazuje się, że naśladowcy Pana Jezusa uczestniczą w tym, co miał Pan Jezus, także w Jego funkcji proroczej. Czyli my wszyscy ochrzczeni też jesteśmy prorokami. Czyli każdy z nas, tak, może słyszeć Boży głos i przekazywać go dalej. Tylko tu musimy pamiętać, że Boży głos i to, co Bóg przekazuje, to jest dobra nowina. To jest nowina o tym, że Bóg jest dobry, że jest miłosierny, że wybacza nam grzechy, że chce naszego zbawienia, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby za nas umarł na krzyżu, zmartwychwstał i przywrócił nas do tego miejsca, w którym powinniśmy być.
czyli żeby uczynił z nas swoje dzieci z powrotem, żebyśmy my stanęli w miejscu, w którym powinniśmy stać, czyli jako Boże dzieci. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jesteś dzieckiem Boga. To jest jedna rzecz, tak? Że jesteśmy wezwani do tego, żeby być prorokami. Ale z tym się wiąże druga rzecz, wiąże się zadanie, tak? Żeby mówić to, co Bóg włoży nam w usta. Czyli raz, żeby być posłusznym i mówić, jeżeli Bóg coś nam wkłada w usta, żeby tych ust nie zatykać, ale po drugie, żeby być wiernym, żeby nie głosić swoich prawd, mówiąc, że to są prawdy Boże, żeby nie głosić swoich lęków, mówiąc, że to są prawdy Boże. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy mówić Bożym głosem, żeby ten Boży głos był zgodny z tym Bożym głosem, tak? Żeby to były słowa nadziei. Pomyślmy nad tym. Jak wiemy, nie omijamy psalmu nigdy, bo psalm nie jest przerywnikiem muzycznym w Bożym Słowie. Psalm to też jest Boże Słowo. Ten psalm już był. I zresztą każdy, kto modli się modlitwą brewiarzową, zna psalm 95, bo razem z psalmem setnym na zmianę modlimy się tym psalmem na początek dnia. Ja go bardzo lubię. Chociaż on nie kończy się dobrze. Ale to jest takie ostrzeżenie też na końcu, które daje nam możliwość tego, żeby on się skończył dobrze. Ale zaczyna się cudownie. Śpiewamy najpierw: słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Czyli słysząc to, co Bóg do nas mówi, nie zamykajmy serca na Jego dobroć, na Jego miłosierdzie. Tak, na to, że chce nas i wszystkich nas zaprowadzić do siebie, do szczęśliwego życia tu na ziemi i życia wiecznego w niebie z Nim. Tak? A zatwardziałość serca polega na tym, to mieli uczeni w piśmie i to mieli faryzeusze w czasach Pana Jezusa. Pan Jezus głosił wspaniałe dzieła Boże. Pan Jezus uzdrawiał chorych, uwalniał opętanych, wskrzeszał umarłych, a reakcją ludzi z zatwardziałymi sercami było: musimy go zabić, lub jak go zabić. Nie? My czasami też przybieramy te postawy i tu musimy być bardzo ostrożni. Ale pierwsza rzecz, która rodzi się przy spotkaniu z Bogiem, to jest pierwsza zwrotka. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem, śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Tu mi się rodzi, ja już wielokrotnie mówiłem o tej radości, śpiewaniu, tańcu przed Bogiem, czego mi strasznie brakuje w moim kościele. Ale dzisiaj to, co mi się rodzi, to rodzi mi się taka prawdziwa postawa przed Bogiem. Tak? Jeżeli będziesz prawdziwy w swoim uwielbieniu Boga, jeżeli będziesz prawdziwy padając na twarz przed Bogiem, tak? Jeżeli wyjdziesz poza wyuczone postawy, nie? Te, które znamy z kościoła, powstań, padnij, tak? Rzuć monetę. Czyli wstajemy, siadamy, klękamy. Nie wiemy po co, tak? Zacznij mieć przed Bogiem twoją prawdziwą postawę. Chociażby tą, że padniesz przed Bogiem na twarz, bo On jest prawdziwy. Tak? A wtedy zrodzą się też te inne postawy. Tak myślę. Postawa radości, śpiewu, uwielbienia, tańca może nawet, tak? Trzecia zwrotka psalmu jest dosyć taka wyzywająca, bo Pan Bóg wzywa: obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, tak? Obyśmy dzisiaj usłyszeli głos Boży. I co ten głos mówi? Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. To dotyczy tego momentu, kiedy lud przyszedł z Mojżeszem z Egiptu, na pustynię już przeszli przez Morze Czerwone i zaczyna brakować wody. Tak, idą przez pustynię, nie ma świeżej wody, zapasy się pokończyły, jest pragnienie, więc lud się bardzo denerwuje, mówiąc: po cośmy w ogóle wyszli?
Czy wyprowadziłeś nas po to, żebyśmy tutaj pomarli z pragnienia? Czyli lud doświadczył wielkich cudów, tak? Mamy morze, które się otworzyło, oni przechodzą suchą stopą. Całe wojsko faraona ginie w morzu. Oni widzą to wszystko, widzą trupy żołnierzy, którzy im zagrażali. Bóg dokonuje wspaniałej rzeczy. I oni w momencie, kiedy pojawia się pragnienie i niepewność, tracą całą wiarę w Boga. Nie ma tego Boga, tyś nas, Mojżeszu, wyprowadził. Mojżesz idzie do Boga, mówi: Boże, zrób coś, bo ja nie wiem, co mam zrobić z tym ludem. Bóg mówi: no to weź swoją laskę, uderz w skałę i ze skały popłynie woda. I tak się dzieje, z tym, że Mojżesz uderza w skałę nie raz, a dwa razy. Jakby też sam nie wierzył w Boga. I Bóg się trochę gniewa. Gniewa się na to, że lud przestał mu ufać, że Mojżesz przestał mu ufać. Tak? I to jest jedna z przyczyn tego, że ten lud potem krąży po tej pustyni przez lata całe, przez 40 lat. W konsekwencji tego, że nie potrafi zaufać Bogu. Jak ty chcesz, żeby wyglądało twoje życie? Bo zaufanie Bogu często się opłaca. Bo zaczynamy żyć w rzeczywistości Bożej, która jest dostatnia, która jest rzeczywistością opływającą w mleko i miód, jak to nazywa Stary Testament. Tak? A możemy się odwrócić od tej rzeczywistości, w konsekwencji do niej nie wejść już tu na ziemi, kiedy zaczniemy doświadczać Boga. Czyli co? Zaczniemy nie zważać na to, co dla nas robi, nie zważać na Jego cuda, na znaki, na to, że jest dobry, na to, że nas prowadzi, na to, że zapewnia nam wszystko, co nam potrzeba. Bo jedno z imion Bożych jest: Bóg zapewnia. El Shaddai. Bóg zapewnia więcej, niż potrzebujesz. Jeżeli przestaniesz wierzyć w to, przestaniesz ufać Bogu, ten psalm nazywa to doświadczaniem Boga, kuszeniem Boga. Momentalnie zamyka twoje możliwości, zamyka twoją przyszłość, szczęśliwą przyszłość. Miejmy to w głowach. Z listu świętego Pawła, tak samo, to jest ten sam list, kontynuacja, 7 rozdział, w ogóle polecam cały 7 rozdział, bo on jest bardzo fajny do czytania, zwłaszcza, że on nie jest o tym, o czym jest. Bo tam jest dużo rzeczy o małżeństwie, o tym, czy się żenić, czy się nie żenić, czy żyć samotnie, czy żyć niesamotnie. Ale we wszystkim, w całym tym rozdziale, ten cały rozdział jakby kumuluje się w dwóch zdaniach, tak jak w zeszłym tygodniu, w pierwszym i w ostatnim. Pierwsze zdanie. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Bum. I ostatnie zdanie. Po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Tak? Zaufanie Bogu. To, o czym śpiewaliśmy w psalmie 95. Owocuje, tak, tym, że jesteśmy wolni od utrapień. Tak? Nie musimy zastanawiać się. Żyjemy życiem, tak, trochę takim życiem danym przez Boga. Tak? Takim życiem, które wynika z zaufania Bogu. Z podążania za Nim, tam, gdzie nas prowadzi. Czasami to też polega na tym, że zawieszamy naszą dumę, zawieszamy naszą wiedzę, nasze doświadczenie, tak jak Piotr to musiał zrobić, wypływając na kłębie w samo południe po ryby. Tak? On musiał zrezygnować ze wszystkiego, co umiał, co go nauczyli jego dziadek, ojciec, tak? Co wiedzieli wszyscy rybacy. Zrezygnował ze wszystkiego i dokonał największego połowu może w historii całego Kafarnaum. Mhm. I o to chodzi Bogu. Tak, że Boże drogi nie są naszymi drogami, nasze Bożymi. Tak? Jego myśli naszymi myślami. To też znamy. O tym też już mówiłem. Żebyśmy z upodobaniem trwali przy Panu. Z upodobaniem, czyli żeby nam się podobało. A jak wygląda trwanie przy Bogu? O tym mówi Ewangelia. Cały czas jesteśmy w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Marka. Dzisiaj 21 do 28. Wiersze 21 do 28.
Przeczytam może z tłumaczenia, które z edycji świętego Pawła, którą no, szczególnie lubię, żeby troszeczkę inaczej zabrzmiała niż ta, którą usłyszałeś w kościele. Przyszli do Kafarnaum. W szabat wszedł zaraz do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zawołał on: co mamy z tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, świętym Boga. A Jezus stanowczo mu nakazał: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: co to jest, jakaś nowa nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I szybko rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej krainie galilejskiej. Ileż zdziwienia w tej dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze zdziwienie, że Pan Jezus nauczał nie jak nauczyciele pisma, czyli nie jak ci, którzy uczyli się o Bożym Słowie, którzy znali Boże Słowo, którzy wiedzieli lepiej od Boga, co Bóg chciał powiedzieć. Tylko nauczał jak ktoś, kto ma moc. Tak? I błyskawicznie nadarza się okazja, żeby ta moc wyraziła się w rzeczywistym akcie. Czyli nagle spośród tych ludzi, którzy są w synagodze, powstaje gość, który jest opętany i zaczyna krzyczeć nawet prawdę. Wiem, kim jesteś, świętym Boga, nie? I Pan Jezus krótko: milcz i wyjdź z niego. Tu też jakby wyraźnie pokazuje się, gdzie jest Pan Jezus i gdzie jest zły duch. No to milcz, to jest załóż sobie kaganiec, to jest stul pysk psie. To jest tam jest takie greckie słowo, tak? Pan Jezus nie walczy z diabłem, nie? To jest właściwe miejsce, które ma szatan w chrześcijaństwie, tak? I to jest właściwe miejsce, które mają chrześcijanie w Jezusie. Bo pamiętajcie, że po męce, po śmierci, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, tak? Po tych wszystkich wydarzeniach paschalnych, my je tak nazywamy, my siedzimy, czy po tej stronie rzeczywistości, czy na ziemi, czy po tamtej stronie rzeczywistości w niebie, siedzimy z Jezusem Chrystusem na Jego tronie, tak? I tron jest wysoko w niebie, a diabeł jest głęboko, jest nisko. My jesteśmy z wysoka, a on jest z niskości, tak? My górujemy, on jest na dole. My jesteśmy wielcy, on jest mały. Ale nie jesteśmy wielcy dlatego, że my jesteśmy wielcy, tylko że jesteśmy w Chrystusie i Chrystus jest w nas, tak? I Jego mocą i uczestnicząc w Nim, tak? Mamy tą moc. Jesteśmy w tym miejscu, które jest wysoko ponad złym duchem i nie możemy upadać w lęku przed Nim. Nie możemy budować naszej wiary na lęku i strachu przed złym duchem, bo wtedy, jakby przyznając mu więcej mocy i władzy niż ma, tak, zaczynamy bardziej adorować Jego niż Boga. Bo wtedy Jemu mówimy, że jest mocny, że ma władzę zniszczyć, tak, że ma władzę szkodzić. Tak? Dajemy mu władzę, dajemy mu poszczególne władze i być może nawet dajemy mu autorytet do działania w tej władzy, tak? I zabieramy tą władzę Bogu. I kto wtedy rządzi w twoim życiu, jeżeli ty kierujesz się lękiem? No, rządzi ten, który jest panem lęku. A nie Bóg. A nie Bóg. Więc Bogu należy się cześć, Bogu należy się chwała, tak? Z Bogiem mamy stać. I przy Bogu nie ma lęku. Przy Bogu nie ma strachu. Dlatego zdarza się, że małe dzieci, tak, stając przed osobą opętaną, są w stanie powiedzieć: zły duchu, milcz i wyjdź z niego. I on wychodzi w lęku. On się boi. On się boi. Ten lęk, który czasem odczuwasz przed złym duchem, tak, to często jest projekcja lęku, który on ma przed tobą. On się boi ciebie, bo w tobie jest światło.
tobie mieszka Bóg, twoje ciało jest świątynią Boga. O tym mówiliśmy niedawno. I kolejna rzecz, już bardzo krótko, bo czas nam się zrobił długi. Nasze głoszenie Ewangelii, tak? Bo wiemy, jesteśmy wezwani przez Jezusa Chrystusa osobiście do tego, żeby głosić dobre wiadomości, głosić Ewangelię całemu światu, tak? A jak głosić tą Ewangelię? No tak, jak to robił Pan Jezus, czyli z mocą, jak ktoś, kto ma władzę. I oczekując, że Bóg potwierdzi moc Ewangelii, moc słów, które są zapisane w tej książce, przez znaki i przez cuda. Czyli że jeżeli będziemy głosili Ewangelię, to te znaki, to mówi końcówka Ewangelii Marka i do tego dojdziemy kiedyś, że te znaki, które towarzyszyły Jezusowi, nam też będą towarzyszyć. Że ludzie będą odzyskiwać zdrowie, że opętani będą uwolnieni, że zmarli będą wstawać z grobów. Znamy wielu świętych z naszej kościelnej tradycji, którzy dokonywali tych wszystkich znaków. My myślimy, że oni byli w sposób szczególnie wybrani przez Boga. My nie jesteśmy, nie. Nie, nie, nie. Oni po prostu wiedzieli, kim są w Jezusie Chrystusie, a my często, gęsto nie wiemy. Zostańmy z tym Bożym Słowem, z tym oczekiwaniem tego, żeby takie znaki, które widzieli współcześni Jezusowi, działy się w naszym życiu. Tak? Żebyśmy odważnie stanęli przed Bogiem. Żebyśmy byli w stanie mówić to, co Bóg chce powiedzieć, bo jesteśmy często, powinniśmy być Bożymi ustami, czyli to, co zapowiadał Bóg przez Mojżesza. Bo to jest wezwanie dla Pana Jezusa, ale po Panu Jezusie dla nas. Żebyśmy mówili światu, co Bóg mówi. I po drugie, żebyśmy głosili dobrą nowinę o zbawieniu, która będzie potwierdzana mocą, nie naszą mocą, oczywiście mocą, która pochodzi od Jezusa Chrystusa. Kochani, miłej niedzieli, cudownego czasu. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi.